Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o kodach prędkości, czyli takiej grupie kodów, która odpowiada za tempo poruszania się robota. Mamy przygotowany scenariusz poświęcony właśnie tej tematyce, który w miarę w atrakcyjny sposób przybliży ją dzieciom, a przy okazji poćwiczymy sobie również grafomotorykę, sprawność manualną i wiele, wiele innych rzeczy. Zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Wybieramy sobie scenariusz pod tytułem Środki transportu z naszego pakietu przeznaczonego dla edukacji wczesnoszkolnej. Odnajdujemy tam obrazki. Co nam przedstawiają te obrazki? Mamy tutaj jakieś lody, mamy samolot, samochód, jest lotnisko. Ja nie będę kolorować wszystkiego, bo koloruję tylko samochód. Dzieciaki na pewno by to zrobiły ładniej niż ja i na pewno w sposób bardziej kreatywny. Równie dobrze mogą to wykleić plasteliną albo małymi kawałeczkami kolorowego papieru. Jak sobie rozwiążecie, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeśli dzieci już przygotują nam te obrazki, to możemy przejść do karty pracy. Karta pracy, zobaczcie, oparta jest o prostokąt. Tutaj dodatkowo mamy jedno rozgałęzienie drogi. Po tej trasie będzie poruszał się robot. Zadanie będzie polegało na tym, że do opowiadania trzeba będzie dopasować odpowiednie obrazki i wstawić odpowiednie kody. Ale mamy jeszcze jedną dodatkową trudność. Wprowadzimy robota w pętlę zawsze. Jego ruch w poruszanie się cały czas po kształcie zbliżonym do prostokąta. Czyli tutaj zobaczcie, będziemy musieli wstawić kod jedź prosto. Jeśli tego nie zrobimy, to robot losowo pojedzie albo prosto, albo skręci w lewo. Jeśli chcemy, żeby cały czas poruszał się po tej drodze, musimy tutaj wstawić kod jedź prosto. Natomiast jakie wstawimy kody dalej, w pozostałe miejsca, to musicie posłuchać. Zaraz zobaczymy. Przygotowałam dla Państwa przykładowe opowiadanie, ale jeśli pracujecie z dziećmi, które potrafią już stworzyć swoje opowiadanie, a myślę, że w klasie czy pierwszej, czy drugiej, czy trzeciej poradzą sobie z tym bez problemu, to warto podzielić ich na zespoły i oddać tą rolę im. Będzie ciekawiej, będzie bardziej twórczo i na pewno z większym pożytkiem dla dzieci. Zobaczmy, jakie opowiadanie wymyśliłam ja. Pewnego dnia robot wyruszył w daleką podróż. Już na początku drogi zauważył jej rozgałęzienie. O, właśnie tutaj. Po krótkim namyśle zadecydował, że pojedzie w lewo. Ponieważ zadecydował, że pojedzie w lewo, to my musimy mu w tym pomóc, wstawiając odpowiedni kod. Jaki? Skręć w lewo. Czyli zielony, czarny, czerwony. Zielony, czarny i czerwony. Mamy zrobione. Poruszał się sam, nie korzystając z żadnego środka transportu, więc robił to bardzo wolno. Tutaj należy wstawić kod jedź bardzo wolno. Czerwony, zielony, niebieski. Czerwony, zielony, niebieski. Pamiętajcie, że kody możemy pobrać na stronie EduSens. Mamy? Mamy. Droga, którą wędrował, zakręcała w prawo, ale robot już wiedział, że jeśli nie ma skrzyżowania dróg i linia jest ciągła, to nie musi przejechać po kodzie, który wskaże mu kierunek, bo jego czujniki nakażą mu podążać za linią i to w zupełności wystarczy.
Tuż za zakrętem zobaczył piękny czerwony samochód. Uznał, że podjedzie nim kawałeczek. Podróż minęła szybko, bo auto poruszało się z większą prędkością niż sam robot. Jedź szybko, wstawimy niebieski, czarny, niebieski. Niebieski. Zostawimy miejsce na czarny. Wstawimy za jednym zamachem drugi niebieski, a w środeczku czarny. Okay. Robot zdziwiony tym, że prędkość poruszania się może być zmienna, postanowił przesiąść się na rower. Tu spotkało go kolejne zaskoczenie. Przemieszczał się szybciej niż samodzielnie, ale wolniej niż samochodem. Czyli wybieramy prędkość pośrednią, jedź wolno. Czerwony, czarny, czerwony. Mamy czerwony, a spadła mi zakrętka. Trudno. Podniesiemy ją na koniec. Czerwony, czarny, czerwony. Mamy to. Postanowił, przemieszczał się szybciej niż samodzielnie, ale wolniej niż samochodem. Tak, to mamy zrobione już. Jechał, rozglądając się na boki, aż zauważył lodziarnię. Postanowił odpocząć chwilę, zjadł lody i wypił sok pomarańczowy. Ta jego chwila trwała 3 sekundy, powiedzmy, czyli tutaj robot powinien się zatrzymać, czyli wybieramy kod pauza, czerwony, niebieski, czerwony. Czerwony. I tu czerwony, a po środku niebieski. Następnie ruszył w dalszą drogę. Przed nim był parking. Już wiedział, że tu są samochody, więc znowu przyspieszył. Pamiętacie, jaki to był kod? Jedź szybko. Niebieski, czarny, niebieski. A zaraz to wszystko sprawdzimy, czy rzeczywiście robot będzie jeździł z taką zmienną prędkością. Zaraz się okaże. Spojrzał w górę, na niebie poruszały się samoloty. Pomyślał, że to coś dla niego. Żeby móc wsiąść do jednego z nich, musiał przejść odprawę na lotnisku, która trwała dłuższą chwilę. Czyli znowu pauza 3 sekundy. Pamiętacie, już raz użyliśmy tej pauzy, kiedy w opowiadaniu mieliśmy lodziarnię. Dobrze. Po odprawie mógł już polecieć samolotem. To była podróż w zdecydowanie turbotempie. Czyli będziemy mieć teraz kod, który bardzo lubią dzieci, bo robot porusza się bardzo, bardzo szybko. Niebieski, zielony, czerwony. Niebieski, zielony i czerwony. Okay. Po lądowaniu przesiadł się do samochodu, przejechał kawałek i zobaczył skrzyżowanie dróg. Wiedział, że chce odbyć podróż jeszcze raz. I drugi, i trzeci, więc wybrał opcję jedź prosto. Jedź prosto na skrzyżowaniu, czyli niebieski, czarny, czerwony. I tu opowieść zatoczyła pętlę. Pamiętacie, w tym miejscu wsiadł do samochodu naszego czerwonego, czyli tutaj musimy mu zaproponować jedź szybko, a tu musi pojechać prosto. Pojechać prosto, czyli niebieski, czarny, czerwony. Niebieski, czarny, czerwony. Dzieci tutaj dodatkowo przy miejscach na kody poukładałyby te przygotowane przez nich rysunki. Ja tego już nie będę robić. Sprawdzę tylko, czy rzeczywiście robot będzie zmieniał prędkość. Przesiadł się do auta, widzicie, przyspieszył, później zwolnił, bo jeśli dobrze pamiętam, przesiadł się na rower. Teraz była lodziarnia, była pauza. Zbliża się na parking z samochodami, przyspieszył świetnie. Lotnisko, mamy pauzę. Samolot, czyli turbo, pojechał prosto i nasza opowieść zatoczyła pętlę. Zobaczcie, dzisiaj poznaliśmy drugą grupę kodów odpowiedzialną za prędkość poruszania się robota
Dodatkowo wprowadziliśmy sobie pojęcie programistyczne pętla i do tego nie było nam potrzebne nic więcej poza kartą pracy, flamastrami i robotem. Zapraszam na następny odcinek, w którym odbędziemy podróż po Polsce na różne sposoby. Do widzenia!